to znajdujemy się właśnie przed sceną festiwalu Skrzyżowanie Kultur, gdyż to właśnie dzisiaj odbędzie się tutaj finałowy koncert, na którym będzie można zobaczyć pokaz mistrzów warsztatów oraz ich uczniów. Mamy 9 klas warsztatowych. Klasa flamenco, którą prowadzi Dawid Cobo Amores, jest to klasa perkusyjna. Klasa śpiewu polskiego z Agatą Hartz, a także klasa ekspresji scenicznej z Kaume Serebą, który pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej i na stałe mieszka w Norwegii. Klasa gry na drumli, którą prowadzi Aaron Siligi. Jest też klasa z Maciejem Rychłem, gdzie uczestniczy warsztatów uczą się robić piszczałki i flety pasterskie. Jest klasa jojku, czyli śpiewu z dalekiej północy, śpiewu samów. Mamy też klasę skrzypiec szwedzkich, także cała masa przeróżnych atrakcji, oprócz tego klasa tarantelli, właściwie picciki, jest to klasa tańca włoskiego. Bardzo mi się podobało, uważam, że wszystkie warsztaty były zróżnicowane i na pewno każdy uczestnik był zadowolony. Ja uczyłam się gry na kachonie. Jest to instrument, który pochodzi z Ameryki Południowej. Jest to pewien rodzaj bębna, ponieważ wybija się określone rytmy. Również rytmy flamenco. Wybrałam kachon, ponieważ grałam również na dżembe. To jest mniej więcej coś podobnego, dlatego chciałam też spróbować gry na kachonie. Ja byłam bardzo zadowolona, ponieważ było ponad 20 osób. Chciało jeszcze więcej nauczyć się śpiewać polskich pieśni. No i są to osoby bardzo różne. Niektóre kompletnie nie miały żadnej styczności z tego rodzaju śpiewem. Część to są osoby, które śpiewały w chórach bądź liznęły techniki klasycznej, a część to są prawdziwe wielbicielki, które bywały na różnych warsztatach i po prostu mają taką potrzebę serca śpiewania, tylko nie potrafią robić tego same. Myślę, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni, gdyż w zasadzie miejsc nie było już na miesiąc przed. Klasy były przepełnione i rezultat można zobaczyć dzisiaj na koncercie finałowym. Najpierw pokaz pracy wszystkich 9 klas, niektóre z nich się połączyły, także wspólnie wystąpi klasa śpiewu polskiego z klasą bębnów obręczowych, którą prowadził Zohar Fresco. Będzie też wspólny występ klasy flamenco razem z klasą skrzypiec szwedzkich, takie dosyć nietypowe połączenie. I po tej półgodzinnej części warsztatowej mamy występy naszych mistrzów. Prawie że każdy zaprezentuje się w solowym numerze. To jest trochę tak, że mamy tematy związane z każdym festiwalem. Każdy festiwal jest troszeczkę ukierunkowany geograficznie. W tym roku tematem dominującym była Europa ze względu na prezydencję Polski w Unii Europejskiej. W przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy się skupiać na Azji Centralnej, więc myślę, że stamtąd będzie część mistrzów warsztatowych.